to, co wydarzyło się w historii, to w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, to o tym powinniśmy oczywiście pamiętać, powinniśmy uczyć i przypominać naszym dzieciom, naszej młodzieży. Natomiast to nie może być jako taka podwalina do i taki najważniejszy element, który tak naprawdę mógłby tylko rujnować te stosunki polsko-niemieckie. Powinniśmy o tym pamiętać, ale powinniśmy te relacje budować w przyjaźni, w duchu takiego właściwego partnerstwa. Podczas II wojny światowej Polacy mieli bardzo złe doświadczenia z Niemcami i najlepszą metodą odbudowania przyjaźni między dwoma krajami jest współpraca i właśnie na poziomie samorządowym. I taką też współpracę podjął samorząd powiatu łomżyńskiego. 29 maja 1999 roku, a więc tuż po przeprowadzeniu reformy administracyjnej Polski, nowo powstały samorząd powiatu łomżyńskiego podpisał porozumienie o współpracy z powiatem Dingolfinglandą z Bawarii. Dzięki naszemu uczestnictwu w Związku Powiatów Polskich i takiej intensywnej pracy w Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej Związku Powiatów Polskich udało się znaleźć partnera w Niemczech, który był zainteresowany współpracą ze swoim odpowiednikiem w Polsce. Na nasze zaproszenie przyjechała delegacja powiatu Dingolfinglandau na czele ze starostą Heinrichem Trappem i wtedy doszło do podpisania tego dokumentu o wzajemnej współpracy. Podpisane porozumienie zakładało między innymi współpracę w sferze kultury oraz wymiany młodzieży. Co roku kilkadziesiąt młodych osób z powiatu łomżyńskiego wyjeżdża do Bawarii, a młodzi Niemcy przyjeżdżają do Łomży. Jednym z celów ich podróży jest zespół szkół drzewnych i gimnazjalnych, które w 2014 roku odwiedziliśmy z kamerą. Oto fragment relacji z tamtego wydarzenia. To już 15. jubileuszowa wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. Stąd nasza radość, że kolejny raz widzimy, że kolejny raz się spotykamy i mamy okazję, czy dajemy okazję dla zawierania nowych przyjaźni. Tak młodzieży, tak polskiej, jak i niemieckiej. Uczestniczy w wymianie zawsze 12 młodych osób ze strony niemieckiej i strony polskiej. Chcielibyśmy pokazać miejsce, do którego przyjechali, stąd organizujemy wycieczki. I tak w tym roku, mam nadzieję, uda się nam wycieczka do Augustowa, żeby pokazać Pojezierze, może trochę Mazur. No i tradycyjnie, jak każdego roku, organizujemy wycieczkę do Warszawy, tak żeby młodzież, szczególnie niemiecka, zobaczyła też naszą stolicę. Brałam udział 2 lata temu w wymianie polsko-niemieckiej, która odbywała się tutaj właśnie w szkole, Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych. Było to tak, że młodzież 10-osobowa wtedy przyjechała tutaj do Polski. Na czym to polega? Polega to ogólnie na wspólnym spędzaniu czasu razem z młodzieżą niemiecką, jak i na tym, żeby poznać ich trochę lepiej, jak i wspólnymi siłami zrobić jakąś pracę na rzecz na przykład szkoły, czy też na rzecz danego miejsca, na którym jesteśmy. Wtedy robiliśmy tutaj na terenie szkoły, troszeczkę odnawialiśmy. Każde spotkanie dalsze to jest jednak wyjątkowe spotkanie, zawsze pełno wrażeń. Jest to zawsze na nowo ciekawe, ponieważ jest zawsze inna młodzież i przez wiele czasu robiliśmy bardzo ciekawych projektów i zawsze człowiek jest zaskoczony, co potrafi młodzież jednak zrobić. My już jesteśmy zawodowcami, powiedzmy, bo to tyle lat już robimy, ale jaka zmiana jest, że strona polska teraz jest trochę otwartsza, powiedzmy, niż na samym początku, no nasze nie zawsze straci strona niemiecka, nie zawsze taki grzeczny, ale tak samo summarum zawsze było dobrze i jest dobrze. Wspólne spotkania, zabawy, rozgrywki sportowe, czyli takie no, kontakty partnerskie bezpośrednie między młodymi ludźmi. Przy tym bardzo istotna sprawa, myślę, również nauka języka niemieckiego tutaj dla młodzieży z Polski. I to nie tylko tej starszej. Samorząd Dingolfinglandau przekazał także Szkole Podstawowej w Śniadowie kilkadziesiąt kompletów podręczników do nauki języka niemieckiego. Na współpracę skorzystał także Szpital Wojewódzki w Łomży. 2 lata temu około 200 szafek, łóżek trafiło do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Funkcjonują. Dyrekcja szpitala była bardzo zadowolona z tego daru. W przygotowaniu jest kolejny jakby taki pakiet tego typu wyposażenia
do naszego łomżyńskiego szpitala. Z kolei 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu łomżyńskiego otrzymały wozy bojowe. Między innymi do gminy Śniadowa, konkretnie do jednostek OSP Śniadowo, OSP Koziki, jak również do miejscowości Wizna. Zostały przekazane z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych z tego bliźniaczego powiatu. Także był to taki zastrzyk też potrzebnego sprzętu, który służy społeczeństwu naszego powiatu. Wóz przyszedł do nas w 2004 roku. Wtedy dysponowaliśmy samochodem Start 244 i samochodem Jelczy 004. W stosunku do naszych wozów troszeczkę poprawiła się i mobilność jednostki, i wygoda jazdy. Przede wszystkim większe możliwości, jeżeli chodzi o umiejscowienie, zastosowanie specjalistycznego sprzętu, w tym również sprzętu do ratownictwa drogowego. Wozy sprawdziły się w akcji i służą strażakom nie tylko podczas gaszenia pożarów, czy też usuwaniu skutków wypadków drogowych. Ten wóz wyjeżdża kilkadziesiąt razy w roku. Dodatkowo dzięki swoim, że tak powiem, predyspozycjom do jazdy terenowej służy jako samochód do odśnieżania zimą, czyli te najgorsze odcinki dróg gminnych my również obsługujemy, odśnieżamy, udrażniamy, żeby mieszkańcy bezpiecznie mogli się nimi poruszać zimą. Z doświadczeń powiatu Dingolfinglandau skorzystało także same starostwo powiatowe w Łomży. Zadania samorządu powiatowego w Niemczech i w Polsce różnią się. Natomiast ja pamiętam ten nasz wyjazd pierwszy do Niemiec, kiedy budowaliśmy struktury administracyjne powiatu łomżyńskiego i na przykład wizyta w starostwie Dingolfing i wizyta w Wydziale Komunikacji. My ten Wydział Komunikacji tworzyliśmy, to było zupełnie nowe zadanie. I kilka elementów dotyczących takiego jakby zwykłego funkcjonowania, takiej bieżącej pracy, powiem, że tak ściągnęliśmy stamtąd i to można powiedzieć, że sprawdza się. Oczywiście czas leci, w związku z tym nie można stać w miejscu i pewne zmiany dokonywać, natomiast opieraliśmy się w jakimś stopniu na doświadczeniach powiatu Dingolfinglandau. A czy strona niemiecka skorzystała z polskich doświadczeń? Podczas pobytów tutaj zauważyli, że wiele rzeczy w Polsce jest robionych inaczej, może nawet lepiej niż w Niemczech, ale to, czego się uczą tutaj od Polaków, to spojrzenie na świat. Już u nich mają tam na przykład księży chociażby z Polski. Pogłębianiu współpracy gospodarczej służyła wizyta niemieckiej delegacji w Polsce, którą finansuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pierwszym etapem podróży była Białowieża, gdzie Niemcy na własne oczy zobaczyli efekty programu modernizacji przejść granicznych między Polską a Białorusią. A wieczorem było wspólne oglądanie meczu Polska-Niemcy w ramach rozgrywanych we Francji Mistrzostw Europy. Była atmosfera niezwykle napięta, ale wszyscy wyszliśmy wygrani z tego meczu. No i dzisiaj jesteśmy w Łomży. Tutaj delegacja niemiecka wzięła udział w konferencji 17 lat współpracy powiatu łomżyńskiego z powiatem Dingolfinglandau jako przykład dobrego sąsiedztwa i przyjaźni polsko-niemieckiej. Dass wir Anteil haben am gegenseitigen Leben und an der gegenseitigen wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Moi drodzy, jest to niesamowicie piękne i fajne, że możemy się co jakiś czas spotkać w ramach tej współpracy, która już od 17 lat istnieje między nami, że możemy dokonywać tych wymian naszych poglądów, naszej świadomości, ale też właśnie nawiązywać kontakty i relacje przyjacielskie. Te obchody rocznicowe odbywają się na różnych poziomach, ale myślę, że wczorajszy mecz, wczorajsze wydarzenie i wynik tego meczu to wpisuje się również w realizację tego porozumienia o dobrej współpracy między Polską a Niemcami. Kolejnym punktem programu była wizyta w Łysych, a konkretnie w zakładach przetwórstwa mięsnego. A wieczorem wszyscy mogli delektować się koncertem pod tytułem Samotny Anioł w wykonaniu Celiny Muzy. To
nie jest specjalnie na dzisiejszą okazję przygotowany program, tylko specjalnie na dzisiejszą okazję pomieszałam program polski z niemieckim, ponieważ ja gram te programy osobno po polsku dla polskiej publiczności i osobno po niemiecku dla niemieckiej publiczności, a dzisiaj była taka wspaniała okazja, że można było połączyć. W programie koncertu znalazły się przede wszystkim piosenki Marlene Dietrich. Ja się uczyłam niemieckiego. Rozmawialiśmy z mężem przez 2 lata po angielsku, aż w końcu zdecydowaliśmy, że nasze, jak to się mówi, teściowe muszą nas zrozumieć. I chciałam koniecznie przeczytać coś sensownego. I akurat w Szternie ukazał się ostatni wywiad z Marleną Dietrich, który przejął mnie tematyką, zainteresowało mnie to. Dla mnie Marlena to była przede wszystkim aktorka filmowa, a dopiero później artystka estradowa. Natomiast ona bardzo dużo występowała jako właśnie artystka estradowa, stąd materiałów, nagrań jest całe mnóstwo. Ostatnim etapem wizyty w powiecie łomżyńskim było Szczepankowo. Ta niewielka miejscowość w gminie Śniadowo może poszczycić się flagą i herbem. Historia Szczepankowa sięga bowiem drugiej połowy XII wieku, kiedy to biskup płocki Werner nadał tę ziemię zakonowi benedyktynów z Płocka. Uroczystość ta była także okazją do podsumowania 15-lecia współpracy gminy Śniadowo z gminą Macklofen. Współpraca z gminą Śniadowo nie mogłaby wyglądać już nawet lepiej. Trwa ona od 15 lat i wszystko układa się bardzo dobrze i ma nadzieję, że ta współpraca przeciągnie się na następne pokolenia. Można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego pobytu i to, co zauważyliśmy tutaj, to, że wszystkie uroczystości tutaj odbywają się podobnie jak u nas. Chociażby udział Kościoła w tych uroczystościach, czyli duchowość tutaj jest tak samo obecna jak u nas.
Man kann immer noch mehr. Zawsze można zrobić dużo więcej, ale zadowoleni jesteśmy już z tego, co zdążyliśmy zrobić. I zawsze cieszymy się bardzo, kiedy słyszymy w telewizji jakieś informacje o Polsce, o ludziach, że żyje im się lepiej i z dużym zainteresowaniem. Wir wollen nach wie vor wie in den letzten. Nasze plany na przyszłość są takie, że będziemy utrzymywać kontakty z panem Rafałem Strągowskim i będziemy spotykać się przynajmniej raz w roku.